No, sorry, chłopaki, wybaczcie, nie mam przedziału dla pasażerów. Ale my możemy, panie, iść sami. No, chyba, że tak, no, proszę bardzo. Ja pierdolę. O Jezus, co to, na co ty rzucasz? Gdyby na przykład chciał cię zgnieść, to byś dostał 20 punktów plus 14. O Jezus Maryjo. 34 punkty obrażenia, gdyby chciał cię zgnieść. Mieszczypcami, czujesz? Panie, oni odebrali nam legitymacje inkwizytorskie i nasz sprzęt. Możemy się... Chodź, chodź, Moglibyśmy... chodź, chodź. Serbiusz mówi, że cię zna, a musi powiedzieć, że cię zna. Inaczej Dobrze, dostaniesz fortepian. panie. Znaczy, Verdim schodzi tutaj, prawda? Też spogląda, potwierdzając, że on tego tutaj poznaje, bo też był przy tym. Tak, o, to jest ta gęba tego komisarza. Dobrze cię widzieć, młody człowieku. A przy tym Witam, panie. podchodzi do tej wielkiej szafy takiej, wiesz, pancernej, pieprzał tam łokciem i wypadły ich ciuchy. Sergiusz, ty na dole tam widziałem uzbrojenie, tak? Ty na dole jest trochę tego śmiecia, może by tak, może to wybucha? No to Sergiusz, wiesz, obczaja, co tam wybucha. No jest tutaj taka mała zbrojownia, tak jakby generalnie amunicji się trochę znajdzie, ale nic takiego do was specjalnie. No ale A jakiś powiedz taki mi tak, granat. Lazarus i Ramirez odzyskali wszystkie swoje przedmioty, tak? Tak. Dobra, no to wiesz, oni są już też uzbrojeni, ale oni się trzymają za wielkimi panami supermarinami. Raczej, wiesz. Haha. No, więc uzbrojeni, powiedzmy, że macie tam jakąś... Aha, właśnie. Verdim wykoncypował, że skoro wiesz, niezbyt mamy co tutaj pieprzyć się z tymi wrotami, to może można pożyczyć ci ogniwo plazmowe z jednego z generatorów zapasowych. Skoro nie jest im potrzebne i wyniesie się z wieży, to ogniwo plazmowe zawiesimy sobie na drzwiach, odsuniemy się trochę, przykryjemy jakąś ceratą, wiesz, tą żaroodporną, mając nadzieję, że nas to nie spali. No, bynajmniej tych dwóch chyba kolesi wypadałoby ewakuować w takim wypadku gdzieś, gdzie oni by nie byli zagrożeni. Bo oni raczej nawet nie przeżyliby w odległości 100 metrów od tej eksplozji. No tak, nie, no to oni nie zostaną tu w podziemiach kawałek, my coś zamkniemy, wiesz, wrota, zdetonujemy to, nam nie powinno się nic stać, a wrota powinny wyparować. Więc ułożyliście sobie to ogniwo plazmowe. Lazarus i Ramirez zostali sobie tam w dziupli. Podczas gdy przyszła kolej, żeby... No to Verdin nawet rzucił tam po prostu jakiegoś granata mniejszego. A teraz kurwa uciekać. No to Po prostu na drugą spierdalamy. stronę chociaż, nie? I zakryć się po prostu. Więc, no tak, walnęło. Najpierw wybuch był taki, a potem takie syczenie głośne. Nagle zauważacie, jak obu stronach tego korytarza robi się jasno, wręcz pomarańczowo. Nagle z obu stron wypieprzają się takie płomienie gęste. Osmalają wszystkich trzech. Jest gorąco jak w dupie. Po prostu, wiesz, i po prostu, wiesz, no ale jakoś to znosicie. A tylko na tafnesa oczywiście poproszę. Rzut. Czysty. Udał się. Nie udał się. Nie udał mi się, ale proszę punkt szczęścia. Nie, to nie musicie, to po prostu chodzi o wygodę, tak? Aha.
No kurwa, gorąco. Jest gorąco do tego stopnia, że musieliście zdjąć hełmy, żeby odetchnąć. I się powachlować. Kurwa, coś ty tam podłożył. Dwa reaktory, czy co? Dwa generatory? Na wszelki wypadek? Nie, zapasowy generator i ogniwo plazmowe. Tak, tak, taki cylinderek mały. Uff, facet, ach. Ale no. Zobacz, kurde, opalenizny. Chciałbym, żeby już mi mistrz zbrojnierz wydał plazmę ciężką. Znaczy, jak widzę to ten efekt, to tak, to jest to. Ale widzisz taki uśmiech. Ale wiecie, co z plazmą jest nie tak? Że ona się przegrzewa, tak? Że jeżeli wypadnie wam 94 lub więcej, bo na przegrzanie jest większy margines błędu, to potem rzucacie 1K10. Więc albo w przypadku tam pierwszych pięciu, to wiesz, to po prostu rzucacie na toughnessa, jeżeli nie ten, no to po prostu broń was pogrzała i tyle. Jeżeli nie zdacie, to wiesz, rzucacie broń, bo jest tak gorąca. Jeżeli wypadnie od 6 do iluś tam, to chyba od 6 do 8, no to wiesz, rzucacie broń automatycznie i zbieracie ileś tam punktów obrażeń energii bez żadnej modyfikacji pancerza i toughnessa. Natomiast jeżeli, bo takie gorące, jeżeli wypadnie 9 lub 10, broń wybucha, zadając w 1K10 metrów obrażenia tak, jakby to był pełny strzał w was. Mhm. Więc z tym trzeba bardzo, bardzo uważać. Znaczy wtedy punkty szczęścia marnować tylko jakby wyskoczy 94 lub wyżej. Mhm. O kurwa, multimelta. Wow, 4K10. Wow. No, multimelta. Dobra, ja zaraz przyjdę, bo... Chwileczkę. Plazma Cannon ma tylko 2K10 plus 11. Mało. To właśnie źle. Bo to znaczy, że przechodzi przez wasz toughness na pewno. No. A jeszcze spójrz na specjalne cechy. Czy nie ma jakiegoś unwilling czy coś takiego? Woli lejku. Woli. To znaczy, że redukuje chyba. Że redukuje twój bonus za natural toughness. Albo coś takiego. Zaraz sprawdzę. Że mogę się... Że dawno nie patrzyłem. Dobra. Weapon 140.